Kierujesz samochodem osobowym z przymocowanymi rowerami na dachu o łącznej wysokości 2,6 metra. Czy możesz bezpiecznie dla ładunku kontynuować jazdę na wprost? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wykonać manewr cofania? Odpowiedź nie. Czy możesz przejechać przed pojazdem szynowym? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, na skrzyżowaniu, wolno ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku nakazu? Odpowiedź: nie. Czy jako kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogowym, masz obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy jego ofiarom? Odpowiedź: tak. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, musisz mieć stale włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ omijasz zaparkowane pojazdy? Odpowiedź nie. Czy na jezdni za tym znakiem ostrzegawczym możesz spodziewać się pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka Odpowiedź tak. Czy na tak oznakowanej drodze możesz jechać samochodem osobowym z prędkością 100 km na godzinę? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji musisz umożliwić włączenie się do ruchu pojazdowi ciężarowemu? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż jeden metr od wyprzedzanego rowerzysty? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić pod warunkiem upewnienia się, że nie utrudnisz ruchu innym jego uczestnikom? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji możesz nie zachowywać szczególnej ostrożności? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zatrzymać pojazd na poboczu? Odpowiedź nie. Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym, korku, pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu, masz prawo wyłączyć światła? Odpowiedź tak. Czy w tych warunkach drogowych przedstawiony sposób wykonania manewru zawracania jest zabroniony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać światła mijania? Odpowiedź tak. Czy widoczny znak informuje cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji możesz ominąć pojazd, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego? Odpowiedź nie. Co powinieneś widzieć w prawidłowo ustawionym lusterku wstecznym wewnętrznym? Odpowiedź C. Tylną szybę i drogę za pojazdem. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź C. 140 km na godzinę. Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź A. Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się. Czy naruszasz przepisy ruchu drogowego, jeżeli kierując pojazdem rozmawiasz przez telefon, trzymając go w ręku? Odpowiedź C. Tak, nawet wówczas, gdy telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź A. 20 km na godzinę. Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B? Odpowiedź A. Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką. Czy prawo jazdy KAT B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim? Odpowiedź B. Tak. Gdzie można znaleźć informacje o dozwolonej liczbie przewożonych w samochodzie osobowym osób? Odpowiedź A. W dowodzie rejestracyjnym. Od czego, w szczególności, zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji? Odpowiedź: A. Od prędkości, z jaką jedziesz. W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwgłowe? Odpowiedź: C. Gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50 m. Czy kierując pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony, na obszarze zabudowanym, na tak oznakowanej drodze, możesz jechać z prędkością 70 km na godzinę. Odpowiedź A. Tak. Dlaczego układanie na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne? Odpowiedź C ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłyśnięciu.